Mateusz Kaniowski, czas na obstawienie na kanale Kanutypuje Ligi Mistrzów. Grupa C ma bardzo fajne, dwa ciekawe mecze, gdzie mamy dwa niezłe kursy, już Wam to wszystko pokazuję i mam nadzieję, że nam bardzo ładnie siądzie kuponik z Champions League, a meczyki będą dla nas naprawdę spoko. Napoli gra u siebie z Unionem Berlin, natomiast Real Madrid gra z Bragą. I tak jak widzicie, mam tutaj odpaloną tabelę grupy C. Real Madrid na razie 3 zwycięstwa i gra z Bragą, która ma tutaj jedno zwycięstwo i dwie porażki. Union Berlin przegrał wszystkie swoje spotkania i tak naprawdę ten mecz teraz z Napoli jest dla niego bardzo, ale jest dla drużyny bardzo, ale to bardzo ważny. Natomiast drużyna z Neapolu jest w bardzo dobrej formie. Oczywiście przegrali 2-3 z Realem Madryt, ale w pierwszym meczu wygrali na wyjeździe z Unionem Berlin i powinno im się udać to również zrobić teraz. Jeżeli chodzi o ich formę, no to zobaczcie, ostatnio jeżeli chodzi o Ligę Włoską, wygrana z Salernitaną, remis z AC Milanem i wygrana właśnie z Unionem, z Weroną, wcześniej mała zawieszka, bo nowa porażka z Fiorentiną oraz z Królewskimi. Natomiast 4-0, 4-1, jednym słowem Napoli jest w dobrej formie, czego nie można powiedzieć o Unionie Berlin. Myślę, że nie muszę się dalej rozwijać, no nie idzie to naprawdę w dobrą stronę, dlatego tutaj nie ma się za bardzo co rozwodzić i gramy sobie na to, że Napoli po prostu ten mecz wygra, kursik jest kuszący, nie sądzę, żeby tutaj mógł być remis, wiadomo, że będą musieli się bardzo postarać zawodnicy z Neapolu, przepraszam, zawodnicy z Unionu, żeby ten remis chociażby uciułać, żeby mieć wciąż szansę awansu ewentualnego do Ligi Europy, ale to nie będzie łatwe zadanie grając z takim Neapolem. Natomiast w drugim pojedynku Real Madrid zagra z Bragą. No i tutaj w pierwszym meczu było 2-1 dla zespołu hiszpańskiego. Mecz odbywał się oczywiście w Portugalii. Natomiast teraz myślę, że Real spokojnie przedłuży swoją pasę. Po pierwsze grają u siebie. Po drugie, jeżeli chodzi o age to age, ok, być może ostatni meczek 0-0 w La Liga, natomiast wcześniej wygrana na wyjeździe z Barceloną, tutaj wygrana również właśnie z Bragą, o czym już wspominałem, 1-1 z Sevillą, a tak to 4 zwycięstwa z rzędu z Osasuną, Napoli, Gironą, a także z Las Palmas, wcześniej porażka 2-3-1 z Atletico Madryt, natomiast jeżeli chodzi o Bragę, to tak jak widzicie, tutaj ta forma też nie jest najlepsza, remisy, ale co bardzo ważne, remisy oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o tą ligę portugalską oraz puchar. Natomiast tak jak zwrócicie uwagę, tutaj stracona bramka, 3 bramki, 2 bramki, tutaj 0, tutaj 1, praktycznie za każdym razem tutaj 2, tutaj 2, tutaj 1, tutaj 2. Bardzo często drużyna z Portugalii traci brameczki. Co to dla nas oznacza? Oznacza to dla nas tyle, że Real Madryt, który strzela dużo bramek, co możemy zresztą zaobserwować w wynikach chociażby właśnie tutaj, to akurat 1-0, ale wcześniej 2-0, 3-0, 3-2, 4-0, 2-1, 2-1. Real powinien sobie tutaj postrzelać. Czy Braga strzeli na wyjeździe? Być może coś strzeli. Natomiast to, co najważniejsze, Real powinien sobie tutaj strzelić co najmniej około 2 brameczek. Jak prezentują się kursy? Już Wam to w tym momencie pokazuję. Wchodzimy sobie w Ligę Mistrzów. Bierzemy mecze środowe. No i tak jak wspomniałem, Napoli 1,42. No zresztą widzicie, jak to wygląda. Zero tutaj czerwonego na Unionie. Nikt nie gra na niemiecką drużynę. Bardzo mało osób gra na remis. Większość osób gra tutaj na Włochów. Natomiast w pojedynku Realu Madryt z Bragą, który będzie o 21:00. Przypominam, to ważne, żebyście obstawili przed godziną 19:00, bo o 18:00 z hakiem rozpoczyna się Napoli kontra Union. No i tutaj Real Madryt 1,26. Oczywiście też można zagrać, tak jak widzicie, nie gra na remis ani na Sporting Bragę, natomiast jeżeli znajdziecie sobie właśnie taką opcję z handicapem minus 1, to możecie mieć kurs 1,66. Co oznacza handicap minus 1? Otóż to oznacza to, że jeżeli Real wygra z liczbą 2 bramek, to wtedy nam ten kuponik wchodzi, czyli wynik 1-0 nas nie satysfakcjonuje. Real musi wygrać 2-0, 3-1, 4-2, 4-1, 4-0, jak im się żywnie podoba, byleby mieć dwa gole różnicy. Czy to się uda? Ja uważam, że tak. Dlatego obstawimy sobie Real Madryt na minus 1, bo tak jak wspomniałem, Real strzela ostatnio bardzo dużo brameczek, zresztą jak królewscy mają to w zwyczaju. I łącznie mamy kurs 2,36, czyli Napoli zwycięży u siebie, a Real Madryt zwycięży u siebie i jedno jeszcze z handicapem minus 1. Obstawiamy i do wygrania 415 zł 36 groszy. Mam nadzieję, że nam to wejdzie. Dziękuję Wam za oglądanie i trzymamy kciuki za królewskich. Przypominam o kodzie gramy 200, bo jeżeli przegralibyście ten kupon, a zarejestrujecie się, macie chyba 18 lat i chcecie się zarejestrować z kodem gramy 200, to po takiej porażce pieniążki do Was wrócą, będziecie mogli wstać chociażby na skoki narciarskie, czy na co tylko chcecie. Dzięki za oglądanie, gramy 200, trzymajcie się i oby nam weszło. Hej!